Bianka właśnie wstała. Staram się ją ogarnąć, chyba mi się to udało. Ma do pracy za 5 minut, a nie ma wszystkiego zaliczonego. Może w pracy coś zrobi. Dobra, Bianka, szybko się przebierz. Codzienny. I idziesz do pracy za chwileczkę. Tak, idziemy z nią. Pewnie Bianka teraz wiecie, to sobie ciągle myślę o tym Lukasie, kiedy się znowu spotkają i w ogóle... Na pewno. Okej, jak się załaduję, to do was wrócę. Okej, zrobiło się. Tak, jak zwykle codzienne eksperymenty. Obejrzyj sobie. Obejrzyj, obejrzyj i obejrzyj. Żeby ci się przełom zaliczył. Analizuj owoc lub kwiat. Gdzie to się robi? Aha, Danuta Małysz. Dominika Mucha. A skąd my tu weźmiemy Danutę Małysz? Ja się dokładnie zapytam. A, Danuta Małysz, gdzie jesteś? Tu ktoś. Kto? To jest Elżbieta Kopytko. To jest Mikołaj Kluczyk. No a Danuty nie ma. Może później przyjdzie. A to? Zoe. Dobra. Wynajdź. O, nad wynalazkiem miotacz SIM promieni. O, czwarty przełom naukowy. Może będzie miała awans. Fajnie by było. O, tutaj jest analizuj roślinność. Analizuj sobie lwią paszczę. A Danuta może kiedyś się znajdzie. To jest... Aha, to jest Elżbieta. Tam jest ten kluczyk. No a po Danucie ani śladu. Dobra, najważniejsze jest to, żeby dostała awans. Syntetyzuj specyfik. O, może jedzenie syntetyczne kiedyś zrobisz. Tak wygląda miotacz SIM promieni. Przyspieszmy to. Pracę do 19. Jeszcze ma parę godzin. O, teraz chyba tworzy. O! O, jakiś dym. Długo jeszcze, robociku? O, jest! Miotacz SIM promieni. Nazwij miotacz SIM promieni. O, nazwa... Bianko... miotacz. Bianko miotacz. O, Zoe. O, albo pójdziemy do faceta. To jest pewnie Elżbieta, tak? Danuta Małysz! Znalazła się! Danutka, skoro się znalazłaś, to przetestujemy na sobie mój wynalazek. Najpierw z nią pogadaj, żeby było. Popraw humor i po... O, zaliczyło się. Pofestruj. Jeszcze ją najlepiej poproś o kryształ, o metal, o kryształ i o metal. Jak już się da rzeczy, to
To oczywiście nas zawozimy. Nowy przepis na szczep. Jedzenie. O, czerwona gorączka. A teraz, droga Danuto, zamrozimy ciebie. Jak to wygląda? Nie, nie robię tego. Zamroziłaś mnie. A teraz ją obejrzyj i odkuj. Potem z nim sobie porozmawiaj i analizuj alabaster. Masz ich dwa. To jest kosmitka? A nie, ona pewnie się taka po zamrożeniu, tak? Okej. Potem ją poznaj. I przygotuj jedzenie syntetyczne. Przyspieszymy oczywiście. Może awans dostaniemy, mam nadzieję. Masz jeszcze 2 godziny. Już niecałe. No szybko, Bianka, rób to. Chemikalia jakieś? Konserwanty może? No, zrób to. Raz, dwa, trzy. Wow. Oho. Toksyczne opary, nie dziwię się, bo prawie wybuchłaś. Tam nie, nasz to nie naprawiamy. Teraz przyspieszymy. Aha, czekajcie. Zamień za free. I spróbuj jeszcze raz jedzenie syntetyczne, o ile zdążysz. Bianka, zdążysz czy nie zdążysz? Zdążysz? 10 minut? Znowu. O, nie było awansu. Ale przynajmniej zarobiliśmy 375 simoleonów.